wyścigu na 1500 metrów sportowców na wózkach. Numer 1 to Grzegorz Żyłkiewicz, numer 2 Arkadiusz Skrzypiński. O, właśnie w tej chwili mamy prezentację zawodników, którzy wystartują w tej konkurencji, która często dołączana jest do wielkich zawodów. Dołączana jest i w Zurichu przecież regularnie. Bogdan Król, najbardziej doświadczony z nich, najbardziej utytułowany, znakomity maratończyk, działacz i założyciel klubu w Ornecie, który skupia właśnie sportowców niepełnosprawnych. Inni uczestnicy, których za chwilę Państwu przedstawimy. Na Mistrzostwach Świata, jak pamiętamy, w Osace również wyścigi na 1500 metrów zarówno wśród pań, jak i wśród mężczyzn. Niedawno odbyły się Mistrzostwa Świata niepełnosprawnych i Polacy 4 złote medale tam wywalczyli. Te mistrzostwa odbyły się na Tajwanie. Tomasz Hammerlak między innymi wywalczył brązowy medal na 800, srebrny na 1500, srebrny na 5000 metrów i brązowy na 10000 metrów. Tutaj dystans 1500 metrów. Spokojnie rozpoczynają zawodnicy, to jest jednak pewien dystans. Pozwolony na dość dużym długu tlenowym. Szybko pomykają tutaj pobieżni te wózki. Bogdan Król, o którym mówiłeś, tam kontroluje sytuację na razie na dalszym miejscu. No, on właściwie jest specjalistą od tych długich, najdłuższych dystansów. Ma już przecież 52 lata, wiele lat startów właśnie w maratonach, między innymi na wózkach. Zresztą tutaj mamy do czynienia z handbike'iem, proszę zobaczyć. No bo są różne typy. Oni oczywiście poruszają się na handbike'u, czyli na takim rowerze, wózku z przekładnią. Tak. Oprócz tego mamy też wózki napędzane ręcznie bezpośrednio. Tak. Handbike jest szybszy. Zdecydowanie. Tymczasem przejechali już 800 metrów. Tam na czele był Grzegorz Żyłkiewicz. Próbuje odjazdu, ale walka będzie chyba do ostatnich metrów, bo tam w tej chwili jest atak na wirażu. Bardzo prawidłowo, tak trzeba na wirażu i przy wyjściu dopiero na ostatnią prostą. Tak jak tutaj patrzę poza telewizor, to rzeczywiście duże szybkości tych wózków. Tam Bogdan Król walczy. Żyłkiewicz w tej chwili spada na trzecią pozycję. I ostatnie okrążenie. To już jest atak chyba decydujący. Ta dwójka ze sporą przewagą, dwóch następnych i piąty z zawodników w pewnym oddaleniu już wyraźnie słabszy. Bogdan Król w tej chwili na trzeciej pozycji. Prowadzi tę grupę pościgową, ale zawodnicy, którzy są na czele, no, mają już sporą przewagę. W tej chwili mniej więcej to jest prawie 40 metrów, zatem to jest już różnica nie do odrobienia. Mandachowicz. Skrzypiński numer 2. Skrzypiński, tak. Tak jest. I teraz ta druga Arkadiusz grupa. Arkadiusz Skrzypiński. 2 minuty 56 sekund 30 setnych. Zwycięstwo zatem Arkadiusza Skrzypińskiego z Wobisu Start Szczecin. Jest rekordzistą świata w maratonie w Berlinie. Przejechał trasę maratonu w godzinę 11 minut i 6 sekund w ubiegłym roku. Tutaj również skuteczny na tym finiszu. Drugie miejsce Zbigniewa Wandachowicza ze startu Szczecin, również ścisła czołówka krajowa, startował z powodzeniem w wielu maratonach świata. A tu walka o trzecie miejsce, Bogdan Król był tam wysoko, ale ostatecznie Grzegorz Żyłkiewicz jest trzeci, Bogdan Król Nestor na czwartym miejscu i piątą zajął Zbigniew Baran.
Oto na Państwa ekranach wyniki tego wyścigu. I zwycięzca Arkadiusz Skrzypiński.